Ale proszę Państwa, i to się skończy, to się skończy, jak to napisał Lermontow. Żegnaj mi, Rosjo nieumyta, ojczyzno panów i niewolnych. I ty mundurów ćmo błękitna, i ty narodzie mu powolny. Morze kaukaskich gór zwaliska od twoich baszów mnie ustrzegą. Od uszu ich słyszących wszystko, od oka ich wszechwidzącego. A? Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. Szanowne kamratki, szanowni kamraci, zacznę tak na nutę ludową i poetycko, jeśli pozwolicie. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze kiedyś śpiewał taką piękną piosenkę. Tylko dwie zwrotki, wytrzymacie. Tam w kadzidlańskim boru źródełecko bije. Kto idzie, cy jadzie, kto idzie, cy jadzie, wodę z niego pije. Widzicie te piękne dziewczyny z Mazowsza, śliczne jak lalki, czyściutkie głosy, piękne. Druga zwrotka. Choć ta woda z mąco... Kto idzie, cy jadzie, kto idzie, cy jadzie, wodę z niego pije. Choć ta woda zmącona, ale się ustoi. Pomąciła ci ją, pomąciła ci ją, dziewczyna niedobra. Coś popieprzyłem strasznie. Coś mi się dzisiaj... Chciałem tak poetycko zacząć, ale telepie mnie, bo donieśli mi kamraci z Wrocławia, że kiedy witano na najnowocześniejszą gwiazdę, która wzeszła na firmamencie naszym, Marcin, chyba za mało wypiłem dzisiaj, albo nie zakąsiłem. Myślę o czystej, nieskazitelnej pani Oldze Tokarczuk i koledzy donieśli z Wrocławia, że padła propozycja, żeby pani Olga Tokarczuk kandydowała na prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej, proszę Państwa. Czy wy słyszycie? I padła ta propozycja, a pani Oldze Tokarczuk nawet muskuł nie drgnął na twarzy. Tak nas chcą załatwić. Tak nas chcą załatwić. I dzisiaj, szanowni Państwo, jest takie preludium do tego załatwienia nas. W radio słyszałem, że w polskich szkołach odbywa się tęczowy piątek. Ja już o tym mówiłem. Kręciliśmy to z Marcinem. Myślałem, że PiS skorzysta z tej sytuacji i zareaguje, jak Pan Bóg przykazał. Ale nie. Droga wolna. Droga wolna dla tęczowych batalionów. Wchodzą jak chcą w nasze ciało. I wyobraźcie sobie sytuację, co się będzie działo w głowach młodych ludzi, polskojęzycznych inteligentów, jak również polskich zaczadzonych inteligentów, kiedy zbiorą w trybie Allegro 100 tysięcy podpisów na panią Tokarczuk. Czy wy czujecie to, co się będzie działo? Powiedziałem tutaj, bo jesteśmy na ogrodach, na dachu Uniwersytetu, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, powiedziałem, że pani Tokarczuk jeszcze pokaże, na co ją stać, i pani Tokarczuk pokaże, na co ją stać. Co robić, proszę Państwa? Co tu robić? Gdzie się skryć? France nam nie dają żyć. Ich kultura nie zabrania robić takie polowania, jak głosiła pieśń, proszę Państwa, w czasie okupacji. A okupacja dalej trwa. Co jest najważniejsze? Nie bieżączka jest ważna. Ideologia jest ważna, proszę Państwa. Ideologia jest ważna. Bez ideologii możemy tak się odbijać od ściany do ściany.
warczeć na siebie, przekonywać do swoich racji. Gdzie zabrakło ideologii? Powiem wam. 11 posłów Konfederacji nie tworzy klubu poselskiego. Ich prawa w Sejmie są ograniczone. Nawet nie mogą wnosić propozycji ustawowych. Mogą, ale muszą zdobyć od innych 4 podpisy. Muszą żebrać 4? Od 20 się chyba liczy. 15. Od 15. No to proszę państwa, może od Bieta chłopaków od Kukiza? Co? Może by warto odbić? Najważniejsza jest ideologia. Zresztą sobie świetnie damy radę potem, proszę państwa. Te wszystkie koncepcje gospodarcze, lepsze, gorsze, nieważne. Damy se radę. Damy se radę. My z Marcinem, zaraz tutaj poproszę Marcina. Marcin, bądź uprzejmy, ogłoszenia parafialne trzeba podać. Spotkaliśmy się dzisiaj z państwem po to, żeby was zaprosić na jutro. Dzień dobry. Jesteś, na jutro, jesteś czyli na sobotę dodajmy. Tak, na sobotę. Na sobotę. Który to będzie dzień? 26 chyba, tak? 26 października. 25, tak, 26. Chcieliśmy to zrobić at high noon, czyli w samo południe. No ale doszliśmy do wniosku, że damy południe. Wam się wyspać trochę, więc zrobimy o godzinie 13. O 13? Tak? Tak? O 13. Nie, ustaliśmy, że końc o 12. O 12. Tak, o 12. O 12. Będziecie mieli okazję nam nawkładać na żywo. Tak, bez litości. Tak jest. Oczywiście, my będziemy się bronić, tak, i owak, ale będziecie mieli szansę. Mhm. Robimy tak zwanego... Pan ochraniacz nam tutaj przeszkadza. Robimy... Nieprawda. Ma pan zgodę? Nie mam. No to ale nie przerwę. Ale to jest miejsce publiczne. Tak, my nadajemy proszę pana. Na żywo. To nie jest miejsce publiczne. A jakie to jest miejsce? To miejsce publiczne. Ale miejsce publiczne. Miejskiej? Dobrze. Dobrze. Proszę przerwać. Proszę. Przerywamy. 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 Dobrze, więc. Proszę państwa, gonią nas jak wściekłe psy. Tak. Zejdziemy do partyzantki, będziemy pod płytami ale chodnikami. Co? Jutro, jutro na żywo, tak. Żywo, walcie na oklep, z pięści, z otwartego liścia. Plujcie, tak jest. No. Szanowne kamratki, pozwólcie, że będziemy z Marcinem uciekać, bo za chwilę przyjdą posiłki i będą przyjdą nas bić. Posiłki, to zobaczycie na żywo, jak czy możemy rozmawiać, czy nie. Zrobimy tak. Sobie żart. Taki sam jak na dachu. To co, dzwonić do Ben Guriona? Ben Gurion? To panowie są bardzo, wiesz, mądrzy. Nie jesteśmy mądrzy, nieprawda. Nie jesteśmy niewykształceni. Tak. Nie rozumieją. Szkoda, że pana nie słychać. Dobra, uciekamy. Uciekamy. Nie damy się, nie damy się. Zaraz złapię się za serce, zemdleję i wywrócę się. Trzeba będzie mnie reanimować. Aż tak? Aż tak. Dobrze, nie, szanowni państwo, tak jest. Do jutra. 26. Tak. Dzień pod tytułem Sobota dla was. Na żywo będziecie mogli nam nawkładać, popytać, kto ma jaką ochotę. Bardzo, bardzo liczymy, ponieważ internauci wiedzą generalnie więcej niż my. Tak, zawsze ktoś w swoim wycinku tak. Jest lepszy. I bez, to jest fajne. Bezcenne to jest. To jest ten efekt synergii, tak. Że można łączyć, tak, prawda? Tak jest. Dobrze. No to ba, pa, do jutra. A czemu? Dawaj dalej. Gramy, tak? No pewnie. No to będziemy mieli zaraz inicjatywę. Czyli tak, proszę państwa, ty gadaj, ja krystalizuje się sytuacja bardzo ciekawa, polityczna. Będziemy mieli naprawdę... Gorącą wiosnę. Gorącą wiosnę. Walka się toczy. I ja miałem chwilę zwątpienia po tych wyborach, jak zobaczyłem, gdzie jest polska młodzież i czym się polska młodzież zajmuje i w co polska młodzież wierzy. I wiesz, Marcin, co? I szanowni państwo, odechciało mi się być. Mieć też? Nie, chlać. Chlać, śledzie zagryzać. Nawet mogę zacytować o śledziu. Najpiękniejszy fragment w polskiej literaturze o śledziu. Bo też taki dzień dzisiaj, wiesz... Na śledzika.
na śledzika i na setkę. I to pisał Żyd Tuwim polski, pisał tak. I wreszcie on, kawior ubogich, ust pokusa, bezsenne noce Lukulusa, modły kartofli parujących w niebo podniebień dym wznoszących, brat mleczny żwawych rybich panien, marynowany śledź w śmietanie. Jest i w New Yorku ten specjał i wódkę już pod niego pijał, ale i wódka nie ta, i śledź nie ten, i nie te gwiazdy nad bufetem. Mówiąc krótko, nam w Polsce śledziu, w Polsce wódko, tam sobie wami człek dogadzał, bufet był, jak Bóg przykazał. Szanowni Państwo, to jest tak, każdy musi swój kwant władzy mieć. Facet zobaczył dużą kamerę i zagotował się, że my tutaj na dachu Uniwersytetu Biblioteki Warszawskiej kręcimy, proszę Państwa, kradniemy obraz, proszę Państwa, krajobraz kradniemy, a nie mamy zgody. Przeczytaliśmy z Marcinem regulamin i nic tam takiego nie ma, że musi być jakaś zgoda. Bo gdyby Marcin przyszedł z taką małą szpiegowską kamerką, proszę Państwa, i z paznokcia by kręcił, ba, ze smartfona już by mógł, ale... Człowiek zobaczył statyw, kamerę i pomyślał, że my tutaj miliony dolarów i euro trzepiemy na tym dachu, a uniwersytet z tego nic nie ma. I jak myśmy sobie siedzieli na ławce, to on już też nie chciał, żebyśmy na tej ławce siedzieli z tą kamerą, chociaż to jest miejsce publiczne. Uniwersytet jest uniwersytetem państwowym. Tak się zawziął, proszę Państwa, tak się zagotował. No, proszę Państwa, takie czasy... Płoty, zasieki, cenzura, pozwolenie, RODO, 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 RODO. Będziemy musieli w kwefa wchodzić. O! Tak, więc wiecie Państwo, jak już tak tłuczemy te miliony dolarów, to nie możecie nas zawieść. Tam taki numer konta zasuwa. Więc jesteśmy, widzicie, gonieni dla ojczyzny jak psy. Bezpańskie, nie ma dla nas miejsca, nie ma dla nas trawnika, nie ma dla nas drzewa, pod którym możemy się odlać, bo wszędzie jest strażnik, ochraniarz, wszędzie jest monitoring, człowiek się zbliży do drzewa, a tam kamery dookoła różnej wielkości. Tak, tak, proszę Państwa. A jak kiedyś rozmawiałem z oficerami ABW, to oni mnie mieli na monitoringu na rondzie Radosława, jeszcze mnie mieli kawałek na ulicy Dzikiej, a potem im zniknąłem z monitoringu i wpadli w panikę, bo wiecie, ja jeżdżę rowerem przez podwórka, przez parki, przez zagajniki, przez śmietniki nawet, a oni samochodem, no to tam, gdzie jadą samochodem, kamery są. I nagle jest komunikat, że ja jestem na Chełmżyńskiej, nie na Chełmżyńskiej, tylko na Chełmskiej. I panika, skąd on się tam wziął na tej Chełmskiej, jak był jeszcze na Żoliborzu przed chwilą. Tak, ale proszę Państwa, i to się skończy, to się skończy. Jak to napisał Lermontow, żegnaj mi Rosjo nieumyta, ojczyzno panów i niewolnych. I ty mundurów ćmo błękitna, i ty narodzie mu powolny. Morze kaukaskich gór zwaliska od twoich baszów mnie ustrzegą. Od uszu ich słyszących wszystko, od oka ich wszechwidzącego. A, transfokator, co ja widzę? A, proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Takichśmy to czasów dożyli. Niedługo na weselach nie będzie można filmować weselników, bo RODO będzie obowiązywać. Musiał mieć na czole taką naklejkę QR kod, tak, że zezwalam albo nie zezwalam. Tak jest, proszę Państwa. A panna młoda, bidulka, będzie się chciała pokazać w tym dekolcie odsłoniętym pięknymi ramionami. Nie będzie mogła. Nie? Wpadną na to, że nie wolno, nie nada. Verboten! Tak to po niemiecku jest? Verboten! Verboten! Ja! Keine Frau! Keine Mann! Ty, to Czeczotkiewicz
wynalazł Kononowicza, który chciał, żeby nic nie było. Tak, i z tym radosnym hasłem, żeby nic nie było. A my wam w tym pomożemy, żeby nic nie było. No dobra. Aby u nas było. Dzisiaj bałagan, Halloween prawie dzisiaj było, tak, takie... Ty, dlaczego nikt się na Halloween nie przebierze za ochraniarza, za strażnika? Ale za Tuska mógłby się obrać. Za Tuska. No za Tuska, ale nie, za Schetynę to by straszył. A no, ha, bo to słuchaj, o to chodzi. Słuchaj, a właśnie, naruszymy ten temat. W spocie wyborczym Koalicji Obywatelskiej jest mój głos. Ale wiesz co, o tym powiemy jutro na żywo. Tak, ale też już straszą mnie. Słuchaj, nagle miałem takie powiemy olśnienie. Powiemy o tym jutro na żywo, Wojtek. Ty, takie olś... Nie, powiemy ale, dobrze, o tym dobrze, ale takie żywo. Olśnienie miałem. Może ludzie w tym roku, w Halloween, będą się przebierać za Jabłonowskiego i będą straszyć, co? Niezależna Polska TV. www.nptv.pl